Hej ludziska, ja jestem Mury, a to jest The Binding of Isaac. Jak już widzicie, dzisiaj będzie epicko, ponieważ iż zakupiłem sobie wreszcie dodatek do Isaaca i jestem przeszczęśliwy i już tutaj widzę ogromne zmiany, chociażby napis, no ale napis tutaj nie jest najważniejszy, tutaj już mamy jakieś zadania, które będziemy mogli wykonywać i z góry na pewno też coś na kręcę. Już tutaj w kolekcji mojej powiększyła się lista, jest kolejna lista, jest ona prawie pełna. Boże święty, jak ja się cieszę i jak ja jestem podekscytowany, to naprawdę nie wiecie, ponieważ już od dawna szczerzyłem kły na ten dodatek i już od dawna chciałem sobie zagrać, ale nie miałem po prostu ani dobrej sytuacji, aby kupić sobie tą grę, ani pieniędzy, chociaż, znaczy ten dodatek oczywiście, ani pieniędzy, chociaż to nie jest nie wiadomo jak drogie, ale wreszcie mi się udało, wreszcie to mam i wreszcie mogę z tego coś nagrać. I weźmiemy sobie O Boże, tutaj mamy Samsona, jakąś nową postać, świetnie. No jeszcze Judasza nawet nie odblokowałem, ale wszystko po kolei ze spokojem będzie miało swoją kolej. Dobra, bierzemy Isaaca i lecimy gierkę najnormalniejszym świecie, jakby nikt nic. Dawno już też nie grałem, dawno nie było też odcinka z Isaaca. Póki co wszystko normalnie, nie może być. Zobaczymy, co będzie dalej. Poza tym nic nie wiem, kompletnie nic nie wiem. Naprawdę musicie mi wybaczyć, ale... Jezus! Ale to jest naprawdę pierwsza gra, kiedy ja gram na tym dodatku. Wcześniej tylko odpaliłem grę, aby zobaczyć sobie menu, aby zobaczyć, co się zmieniło. I cała reszta po prostu została nietknięta. I... Musicie mi wierzyć albo nie, będę się uczył razem z wami i... Razem będziemy patrzyli, co mamy nowego. Co my tu mamy? Jakiś detonator. No świetnie, już mi się podoba. Dostałem 5 bomb więcej, jak najbardziej. Zużyję sobie na znalezienie jakiegoś. No nie może być, ale dobre. Wreszcie nie będę się o te bomby jakoś super opijał. Nie będę od nich tracił życia, tylko po prostu się odsunę. Czy też nie będę musiał płakać przez to, że straciłem bombę. Jak na przykład chciałem sobie zabić jakiegoś bossa, podłożyłem już ją, a ona wybucha. No, bym też nie zapominał, aby ją zdetonować. I kabum, no i niebieskie serduszko, zwykłe serduszka jak najbardziej. Co my tu mamy? No póki co, jeżeli chodzi o stwory, normalnie. Jakieś chyba też doszły. Nie jestem pewien naprawdę. Nic nie wiem, ale jakieś doszły. Może będą one trudniejsze, może będą one po prostu jakimiś szczylami, które zjadę na jeden cios czy coś tam z tyłu. Zobaczymy. Dobra, wszystko ogarnięte. Niestety kluczyka nie zdobyłem. Chyba że... Nie, dobra, nie będę już się dobijał do tego pokoju. Chyba już tam wszystko, nawet ognisko rozwaliłem. No ale dobra, lecimy. I kogo my tu mamy? The Duke of Lies. Dobra, póki co normalnie. Mam nadzieję, że się to trochę rozwinie. No i co? I trochę się zabawimy, co nie? Popchnę tę bombę, ona niech sobie tam będzie. Jak tam Duke of Lies odleci, to wtedy zrobię mu małą niespodziankę. A Duke of Lies jak najbardziej jest podatny na bomby, bo naprawdę łatwo jest ściągnąć jedną bombą. Starczy podłożyć w miejsce, gdzie on będzie i tyle po nie. No, stary, leć tam. Dawaj. I kabum! No. Prawie jedną bombą. Trochę się pomyliłem, nieważne. No dobra. Już prawie nie żyję, świetnie, to mi się podoba. Kurde, nawet nie wiecie jak ja jestem napalony na ten dodatek. Cholera. Dobra, bo stary się tutaj rozkręca. Ja też powoli, ale... Mu tam nie będziemy dawali żadnej szansy, aby... odebrał nam jakąkolwiek cząstkę życia. Stary. Nie rozkręcę się, tak? Już... O, dobra, pięknie, wielkie dzięki. Współpraca jak najbardziej zawsze OP. Dobra, wybijmy jeszcze te małe górniaki. I zrobione. Co my tu mamy? Paczka. A wpad... O Boże. Czy Isaac ma na sobie pudło? Naprawdę? No, świetnie. Dobra, pis użyję sobie później. As of Spades. Jestem zaskoczony, ponieważ w sumie nie wiedziałem, że takie itemki nam się dodają, że są w lewym rogu, a nie w prawym. No dobra, zobaczymy. The Empress.
Co to robiło? Pamiętam, że odbierało życie przeciwnikowi. Pewien nie jestem. No dobra. Sprawdzimy sobie najpierw pilca. Proszę tylko... Jest! Kocham cię. Bo już się bałem, że nie wiem, bad trip czy coś w tym stylu. Dobra. I nadal się tak zastanawiam, patrzę na te Ace of Spades. No dobra, zobaczymy, może to coś nam da, no bo to są jakieś bonusy, z tego wnioskuję, że coś nam to musi dawać. Tutaj mamy The Empress, a zużyję sobie teraz. A, takie buty, dobra, świetnie. Cholera, a zachodzą nas, nie ma tak. Nie będziecie mi tutaj od wszystkich stron zachodzić. Co, kto to widział? Jak najbardziej, kluczyk. Karta. Henchman dawał tyle, że ja chyba latałem sobie bez główki czy coś w tym stylu. Boże, jak ten Isaac śmiesznie wygląda w tym pudle. naprawdę, ja jestem zaskoczony tym wszystkim. Tak jak pierwszy raz grałem w Isaaca, też wszystko mnie szokowało i tak dalej. The Stars, yeah! Wykałaszki? Jasne. O Boże! Jak to strasznie wygląda. To mi daje... Nie wiem co, nie czytałem w sumie, byłem bardziej zaskoczony tym, co mi wyleciało po zobaczeniu Isaaca. Dobra, no naprawdę, nieźle. O, co to są za drzwi? Jakieś ząbki, coś? No to mi odbiera mi życie, skoro zęby. W tej grze akurat co jak co, ale jeżeli nie jesteś czegoś pewien, to na pewno ci odbiera życie. Jakaś taka niepisana zasada tutaj istnieje. No nie wiem w sumie, czy warto wchodzić do tego. Czy coś mi to da? Jakiś księżyc, jakaś gwiazdka? W sumie mam te niebieskie serduszka, to można spróbować. Coś, jakaś kartka zakrwawiła. The Pact. I... jakaś maszyna. Pieniążków mam trochę. Wake up. Okej. Nie wyjdę stąd. Okej, okay. No to pytam. No, stary, au! Gnojek. Okej, okay. Naprawdę głębokie myśli. No, stary, ostatnia moneta, naprawdę, inaczej cię wysadzam. Ziom, twoje filozofowanie się właśnie skończyło. Co my tu mamy? Jakaś karta? Nie wiem, w sumie co. Two of Clubs. Nie wiem, dodam. Okej, okay, dobra, nieważne. Sorry za tą chwilę ciszy, ale kompletnie nie wiedziałem co zrobić. Ta maszyna widać, nie wiem, daje nam jakieś głębokie myśli. Nie wiem w sumie po co. Może coś jeszcze wyleci. No oczywiście, skoro wyleciały z niej jakieś inne itemy typu moneta i tak dalej, to pewnie też to z niej wypada normalnie, gdy da się zapłacić się za losowanie czy coś w tym stylu. No ale dobra, widać szczęście nam nie przypisało. I nic specjalnego nie wyleciało. O nie, tego nie wiem. Idźcie sobie. Poskarżcie sobie gdziekolwiek indziej, tylko nie przy mnie. Stary, odwal się. Naprawdę nie wiem, jak one mnie namierzają. A! Wypadł. O, czerwona skrzynia. Jezus Chryste. Nie i... Ała! Co to było? To było nie fair, naprawdę. Jakaś trollbomba czy coś w tym stylu goniło mnie to. Boże święty. Pokręcone to wszystko. Ale mi się podoba, jak najbardziej. Rozgrywka jest jeszcze bardziej... O, henchman. Przydaj mi się później. O nie, tutaj nie mam ochoty wchodzić, bo znowu stracę życie i pewnie zdobędę kluczyk, monetę czy inny badziew, który nie będzie mi za bardzo potrzebny. Chociaż w sumie... A pokażę wam, co mi szkodzi. I co, to wszystko? Bitch, please! I po co mi to było? No dobra. Kogo my tu mamy? Jimmy! Stary druhu. Ty się nie zmieniłeś. Dobra. O! Henchman dawał mi jednak skrzydełka. O! Jimmy jest jakiś taki... inny troszeczkę. To my też inaczej z nim pogramy. Jak najbardziej. Niebieski czy coś w tym stylu. Pewnie więcej tego damage'a zadaje. O! Albo jest, nie wiem, trzymacz czy coś w tym stylu. Takie kolorki właśnie przy bossach zazwyczaj dają. Większą wytrzymałość, jakiś atak specjalny typu, że jedna i druga postać mogą strzelać łzami w przypadku Gemini czy coś w tym stylu, albo chociażby zwiększony damage, który
No, oczywiście zadaje nam więcej obrażeń, co jest oczywiste. Dobra, skośmy tego tutaj facia. A, stary, o, było blisko. Otworzyły nam się piekielne drzwi. A w nich, o, w mordę, no miałem nadzieję, że akurat go nie spotkam. Dobra, ała, damy radę. Co się będę. Mamy wykałaczki, mamy pudełko. Ej, gdzie jest moje pudełko? Stary. Moje pudełko mi znikło. Gdzie je, kurde, przepuściłeś? Ty przekupny Ajzeku. Było blisko. Ej, ona serio, woła Yeti. A, wiesz, kogo chcesz, stary. Ale my się nie damy. Ale to zrobiłem. Sam nie wiem nawet jak. Po nim chyba dostanę węgiel, ale po co mi węgiel, skoro ja już jestem cały czarny. Nie rób mi tego, stary. Jeszcze tylko pół życia ci zostało. Umrzyj. I rozejdźmy się w pokoju. Cholera. Dobra. Zajmijmy się nim, ani gadaniną. Okej. Okay. Zrób tą swoją furię, czy coś. Okej, okay, dobra. On nie jest dodatkiem. Pamiętam, że już raz go spotkałem. Nawet raz chyba nakręciłem, kiedy z nim się biłem. Mam jedno serduszko, to nie jest zbyt miły aspekt. Jesteś mój! Mam cię, szmato. Tak się z tobą pogrywa, a nie jakiś dyrdy mały. Dobra, lecimy dalej. I jaskinie pierwsze. Jakieś nici? Coś? Pierwsze słyszę, pierwsze widzę. Co my mamy dalej? Co to jest? Już myślałem, że to są jakieś główki tych, co trzeba zestrzelić mózgi, ale na szczęście nie. Można to najnormalniej w świecie zestrzelić. Ale dziwne to, jakoś tak, nie wiem, trudno trafić, czy coś. Trudno to w ogóle opisać. Angielski. A znowu wy? No dobra. W sumie trudniej to, co to przeciwnicy nie ała są. Dobra. Ej, to mnie okrada. Hamsko. Kurde. Dobra. Kurde. Już, przepraszam was. To są głowy tego sprzedawcy, który wisi. O, jakieś takie napuchnięte te wasze brody. Przemalowały liście, czy co? Było blisko, cholera. Strzelają teraz dwoma kulami. No świetnie, tak jak ich nienawidziłem wcześniej, tak teraz ich bardziej nie będę... Teraz ich bardziej będę nienawidził. Okej. Moneta. Nie, cofamy się. Już raz się nabrałem, więcej tego nie zrobię. I co my tutaj? Kupa. Kupa wygląda teraz inaczej, jakby ktoś najadł się orzechów i zrobił kupę. No dobra, nie będę wnikał w to, co jadł. Jego sprawa. O! Wokół tego latała muszka, czyli jak zestrzelę kupę wokół jest, której jest muszka, to ona zrobi się agresywna, czy coś w tym stylu. Two of Diamonds. Okej. Okay. Nadal nie wiem, co to mi dało. Zostawię sobie The Chariot. O! Świetnie, serduszko, kupię sobie, przyda mi się, nigdy nie wiadomo, co mnie spotka. Tak jak widzicie, tutaj głowa sprzedawcy jest, to skacze i też mi odbiera życie i monety, tak jak można zmierzyć się później ze sprzedawcą. I on też i przysyła sobie swoich pomagierów, tam swoje minionki, które nas próbują kłatrubić i też sam nas strzela najzwyklej. Co to jest? A, coś w stylu tego minibossa, który... W sumie zapomniałem, bo to 7 grzechów głównych, ale nigdy nie pamiętam, który jest który. Tak się nazywają te minibossy, 7 grzechów głównych. O! Pajączki? To nie może być. Coś, jak rozumiem, na podobieństwo tych muszek, które latają i wkurzają wszystkich. O! Nie dam się stać. I... Tyle żeluru. I grzybek. Grzybek nic nowego. Damage up jak najbardziej. Takie grzybki to ja lubię. I co my mamy w kolejnych pokojach? Właśnie, tam mamy pokoik, w którym za odebranie życia coś dostajemy. O, chodzące te. Ała, szpule. Chyba bardziej chciałem powiedzieć gniazda? Tak, można to nazwać gniazdami. Tylko, że tym razem spawnują się pajączki. Dobra, czyli
jeżeli są ogólnie pajęczyny i cała reszta na ścianach, to znaczy, że... O, nie mam bomby. Nie, to nie znaczy to. To znaczy, że będę miał poziom z pająkami, z różnymi tego typu stworami. No dobra. Dobra, warta uwagi. Uwaga. Czy cokolwiek. I wchodzić czy nie wchodzić? Wchodzić czy nie wchodzić? No, w sumie nie wiem. A wejdę. Co mi szkodzi? Skrzyneczka. I pas. Okej. No właśnie też nie wiem, co to mi dało. To, bo to pas chyba nie był. No dobra. Nie będę tutaj się rozpastwiał nad tym tematem, tylko po prostu polecę dalej. Zobaczmy, co nas czeka w dalszej części gry. Czy może jakiś nowy boss? Byłbym naprawdę szczęśliwy, gdyby owy się ukazał. Pokazał nam się, zobaczylibyśmy, co potrafi. Ale też nie byłbym pewnie zbyt szczęśliwy przez to, że to będzie nowy przeciwnik do pokonywania. No dobra. Co nam tutaj... To nam daje! Chodź tutaj, Pip. Rozprawimy się szybko. Dobra. Okej. Z Pipem jak najszybciej, nie ma się co... Ała! Stary! Co tak ostro? Nie ma co się z nim bawić. Po prostu lecimy. Tylko wolni z tym okiem. Dobra. Już skaczę. Cholera. Na szczęście niezbyt celnie tymi swoimi łzami, czy tam psikami w sumie. Nigdy nie wiadomo, czym on tutaj strzela. Trafia. Więc... Kurde, szybko idzie. O, w mordę. Tak, mu też szybko ze mną idzie. Nienawidzę tych dwóch oczu. Nienawidzę, naprawdę. Znowu mówię, że wszystkiego nienawidzę. I taka racja. O Boże. Dobra, szybko. O, jesteś mój! O, w mordę. Było blisko. Dobra, jakieś tam majty. A weźmiemy. Wszystko nam się przyda. I lecimy dalej. I znowu mamy jakiś poziom z tymi pojączkami. Chyba. Co to jest? Boże, ała! Ludzka stonoga, czy co? Nie mogę, naprawdę. Ta gra jest chora. Nie, ta gra jest typowo chora. To, co tutaj można spotkać, przekracza wszelkie oczekiwania ludzkie i czyjekolwiek. Ponieważ naprawdę to jest chore. Aha, dobra, czyli to strzela nie laserami, a czabami, czy innymi dziwnymi stworami, jakkolwiek one się zwą. No, dajcie mi do siebie dojść. Okej, jeszcze ty jesteś mój. O, zniknął. Okej, dobra. Tego nie będę brał. Pójdę sobie dalej. A tutaj mamy, cytoplazmę. Cytoplastę, czy jakkolwiek się to zwie. I przy okazji treżeru, czego jestem zadowolony. Ja, bomba, to mi się przyda. Bomba, że bomba. Przy okazji otworzę sobie treżeru, wysadzę sobie maszynę do zbierania życia i mam pełne HP. A tutaj, gałka oczna? Okej, biorę. Plup. Jakie dobre ty. Mam własną gałkę oczną, ale... O, już myślałem, że moją mi tutaj... wypuli, czy coś w tym stylu. W sumie byłoby to bardzo możliwe w przypadku Isaaca. Dobra, no to chodź do mnie, moje gałko. Okej, ona będzie ze mną wszędzie chodziła. Boże, jakie to jest dobre. Widzę tutaj easter egg z Minecrafta. No dobra, co to daje, to ja nie wiem. Bardzo możliwe, że rozwala po prostu skały. Czy to używa się często, czy tylko raz. To naprawdę nie wiem. No nie wiem. Będę miał okazję użyć tego pewnie jeszcze nie raz i mam taką nadzieję, że to znajdę i jeszcze sobie zużyję. No, nie zauważyłem tych skał, ważne. I lecimy sobie dalej. Jeszcze dolne partie tego poziomu nam zostały. Może coś ciekawego, a może zwykła kupa. O, znowu ludzka stonoga. No, ten plup, to oczko, ta gałka oczna. Boże, to robi żywy pociąg, dobra. Spoko, czyli jak to się przyłączy, to po prostu... robi z siebie pociąg. No, ja tak sam do siebie mówię, co to robi, żeby, nie wiem, wam powiedzieć, jeżeli nie ogarniacie, co tutaj się dzieje i przy okazji sobie jakby zanotować. Tak, można to nazwać zanotowaniem. W razie gdybym znów napotkał te stwora, na pewno to się stanie.
Tu jest jakiś nowy pils. A pilsy są, jak wiadomo, zdradliwe. Szkoda, że to oko mi tego nie zbierze, no ale dobra. Pilsa pozwolę sobie opuścić, nie będę dla niego narażał nie wiadomo czego, stary, bierzemy ich. Plup, 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 bierz go, plup. Dobrze. I jeszcze ja dokończam. O, tutaj jest maść. Safety cam. Nie wiem, muszę naprawdę poczytać. Obiecuję wam, że w następnym odcinku już będę bardziej przygotowany na to, co mnie spotka i na to, co tutaj ogólnie zobaczę. Ale póki co naprawdę nie wiem, co dają mi te wszystkie przedmioty, typu tutaj karta, czy cokolwiek to jest. O, znowu ten, co strzela we mnie. A! God! Boże, nie tak ostro. Dajcie się zabić. Przynajmniej to nie są te, które zamieniają się w kupę mięcha i trzeba je dobijać jeszcze specjalnie. Dobra. Zostawię sobie ten nowy przedmiot. Nie wiem, może zauważę, co on mi daje, ale wątpię, ponieważ jak wcześniej nie zauważyłem za bardzo, co tam się w ogóle działo. O, znowu żywy bocian. Świetnie. Przy okazji, złota kupa. Złota kupa. Ze złotej kupy w ogóle coś wylatuje? Jestem ciekaw. Jeżeli wiecie cokolwiek na ten temat i tak dalej, możecie napisać, bo w sumie wszystkie wiadomości a propos Isaaca i a propos tego, co ja mogę tutaj spotkać, mnie ucieszą i mi się przydadzą. Przy okazji nie będę tak niedoinformowany. O, znowu ta skrzynia. O, świetnie, przynajmniej nie będę musiał się martwić, że opuściłem tamtego pizza, bo to jest dokładnie ten sam, którego spotkaliśmy wcześniej w tym pokoju niżej. Pretty Fly. Okej. Pretty Fly mi pozbiera w razie W. Ej, to już nie było miłe. Pretty Fly w razie W pozbiera mi jakiś damage, który napotka mnie podczas drogi. Dobra. Zabijmy te dziwne stwory, które... A to co, nie ładuje się? Już dziwne. Które rzucają czabami. Na środku był ten kokon. No, można to nazwać kokonem. O, jesteście moje! Haha, tak się z wami bawimy. Dobra, został chyba jeszcze jeden pokój. I wiele miejsc, które... O, świetnie. Ten klub daje naprawdę dużo. Jak najbardziej to sobie wysadzimy. Okej. Mam nadzieję, że on nigdy nie obróci się przeciwko mnie, ponieważ nie mam ochoty się użerać z nim. Ale mało prawdopodobne. Te przedmioty raczej są po mojej stronie. Mam taką nadzieję. Okej, rozwalmy sobie te kubska, złote czy nie złote, jakkolwiek by się zwały, czy też z orzechami, może ktoś akurat jadł, o Boże, o czym ja gadam, i zostaliście mi tylko wy. Dość częste stworki, chyba będę je ciągle spotykał na tym poziomie. Dobra, czyli wszystko oczyszczone, wszystkie pokoje mamy już za sobą i wszystko zrobione, tak więc... Idziemy na bossa. Co mnie spotka? Nie wiem. Oby coś miłego. Nie wiem. Larry Junior? Na tym poziomie, ale zawsze. Jakiś cień szansy jest, że może on mnie tutaj spotka? Nie ma szansy. No ale zobaczmy. Dobra. No to... Kogo my tu mamy? Pestilince. Jakkolwiek się ciebie czyta. Stary... Grubej rury widzę. O, ziom. Dobra, już swoje czaby tutaj ładuję. Na szczęście mam duży damage, to nie muszę się nimi nie wiadomo jak martwić. Ponieważ stać, że sobie w nie chwilkę postrzelam i już ich nie ma. Okej, okay, głowę stracił, świetnie. Nie będzie mi tutaj spawnował tych wszystkich gówniaków. Będzie łatwiej mi go ukadrupić. No świetnie. O kurde, ale szybko poleciało. Dobra. I kawałek mięsa. Cube of meat. Dobra. Ała. Nie było miłe. Zawsze coś, co pozbiera mi damage zadany przez wrogów. A, kolejny poziom. I zobaczymy, co mnie tutaj czeka. Już nie ma żadnych nici, żadnych niczego takiego. Nie mogę... O, mogę. Dobra, już myślałem, że nie mogę użyć kluczyka na tym. Ale na szczęście zwyczajnie musiałem poczekać. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Ogniskach nic nie ma.
bombek nadal nie mam, a mam nawet w miarę dużo kasy. O, właśnie, świetnie. Jeszcze więcej. Ała, to nie było miło. Przynajmniej. A, układ kupił mi też maty. Dobra. Jeszcze zabijmy te, które zamieniają się w mięso i zostałyście tylko wy. Wy i ja. Ten pokój jest za mały dla nas. 3, 4, 5, 6 w sumie. Razem liczą wszystkie moje minionki. Dobra. No to pozbyliśmy się. Ich! Fuck. O, nie mogę zlamić w ten sposób. Bo to by było naprawdę głupie. A! God, nie tak agresywnie. Boże święty. O, Boże, dziękuję kawałkowi mięsa za pozbieranie damage'a. I jeszcze tylko ty. A! Nie! O, pięknie. Złota skrzynia. Okej, okay, pretty fly. Wezmę sobie serduszko jak najbardziej i jakiś kluczyk. No cóż, nie pokażę za tym wszystkim, nie będę szedł do tego pokoju, za który trzeba zapłacić własną krwią, aby zdobyć cokolwiek, ponieważ tej krwi mam trochę za mało. O nie. Idź, poszedł. Kurde, upierdliwe to wszystko. Ale jest leżer. Dobra, zabity. Okej. Okay. Serduszko, Boże święty, jak dobrze. I co my tu mamy? Yeah! Chyba jednak sobie zostawię mój ukochany róg jednorożca. Boże, jak ja się za tobą stęskniłem. Tyle przygód za nami. No to co, stary, lecimy, nie? Nie będziemy się tutaj zatrzymywać. Uhu! Jeden przedmiot do przodu. Więcej przygód przed nami. I jeszcze parę pokojów do sprawdzenia. Tam. O, muszki. Brejniaki. O, prawie mnie złapał. Zaciukany. Kolejny. No, stary. Klub. Otwórz to. Klub. No, mnie zjadłeś. Nie lubię cię. O, nie. Dobra, lubię cię. Bierz ich. Klub. Bierz ich. Cholera. Kurde, a ten z moją twarzą to co? Co mam z nim zrobić? Hop. Ej, on na mnie szarżuje i przy okazji jeszcze widzi, gdzie ja idę. Ej, to nie jest fajne. To nie jest naprawdę fajne. A, co ja się będę w sumie? Do akcji! O, przy okazji dał mi skrzynię. A, jest, zabici. Świetnie. I... Co my tu mamy? Nie jestem pewien, czy to jest królicza łapka, czy łapka jakiegoś niedźwiedzia. W sumie nie wiem. Ale użyję sobie jej. O! 3 niebieskie serduszka. Fajnie. Przydadzą mi się jak najbardziej. A, z nimi to sobie się tutaj ustawię bezpiecznie i mogę je zaciukać. Okej. Okay. Załatwiony. Jeszcze jeden kluczyk mi został. O, pięknie. O nie, wrench down. Nie, jakoś nie mam ochoty, aby wrench mi spadł. Dobra. To ten przedmiot już zużyliśmy, wezmę sobie... Mogę jeszcze raz? Świetnie! Więcej z... Że co? Że co? Jakie dobre! To ja mogę sobie dodawać ile chcę tych serduszek. Ja pierdzielę! Jakie to jest świetne! I co? I na przykład wejdę i... I mogę sobie dodać, tak? Świetne, kurde, zarąbiste. Tego się akurat nie spodziewałem po tej grze. Że takiego dobrego itemka nie spotka. Okej. Okay. Ogniska w dół. Zgasić. Kluczyk jak najbardziej. Mam 15 monet, więc zużyjmy je. O, stary, naprawdę ty... O! Nie! Nie chcę tracić tych 15 monet. Ale rozprawimy się z tobą szybko. Na szczęście mam swoich ochroniarzy. Haha, nic mi nie robisz. Możesz pomarzyć. I co my tu mamy? Pół serduszka. W sumie nie mogę już używać serduszek, ponieważ mam same niebieskie teraz. Ale item jest naprawdę epicki. I pozostanę przy nim jak najdłużej. O ile przetrwam, nie wiadomo ile. Zobaczymy. Załatwmy te muszczki i przede mną jest już boss. I na tym bossie najprawdopodobniej przekonam się, jak ten item jest przydatny. O, cześć stary. No nie wiem w sumie. Pół serduszka ci dam, a ty mi dasz co? Hej!
Co to... O, nie, zużyłem naprawdę nie ten klawisz. Cholera. Co ja zrobiłem? O, mordę. Dobra, nie mam już mojego rogu jednorożca, niestety. To nie ma zabawy. Nie rozprawimy się z nimi za szybko. Łapko, łapko, uratuj mnie łapko. Daj mi żyć. Dobra, najprawdopodobniej wtedy, kiedy będę miał ubytek 3 serduszek. Sprawdźmy sobie. A co tam, szalejmy. Albo i prawdopodobnie nie. Dobra, lepiej nie szalejmy więcej, bo nigdy nie wiadomo, co mnie może tak naprawdę spotkać z tym wszystkim. Kurde, mam nadzieję, że ogólnie włączyłem nagrywanie dźwięku, bo już raz mi się zdarzyło, że ja sobie gadam, odcinek sobie leci, a... Znaczy, nagranie sobie leci, a... audio się jakoś nie nagrywa. Dobra, zostawmy audio i całą resztę w spokoju. I lećmy dalej. Okej, okay, sorry, no nie, musiałem sprawdzić po prostu, czy to mi się wszystko nagrywa, ponieważ byłem niespokojny. Na szczęście, jak usłyszycie, wszystko jest w porządku, jak w najlepszym porządeczku. A co my tu mamy? O nie, więcej was, naprawdę. Ludzie! Znaczy, jak was nazwać? Boże, co ta mucha przed chwilą zrobiła? But? Nie, chciała rozprostować skrzydła, czy co? Dobra, ale na szczęście na otwartej przestrzeni nie jest z nimi ała, aż tak źle. Ej, stary, nie buguj się. Muszkiem do tyłu i tyle. A! Jak one się wiercą tutaj. Dobra. Kurde, utracę tych niebieskich serduszek od groma. No jasne, jeszcze wejdź w ognisko, mądry ja. Świetnie, naprawdę, ja jestem zarąbisty. A! Ziom! Co to ma być? Nie będę się z tobą ganiał przy tym cały czas. No, co to ma być? Jesteś mój. Pięknie. Dobra, załatwiony. Patyczek do uszu? Chyba tak. Dobra, zostawię sobie. Zobaczymy, co to mi da. Zobaczę ogólnie ze wszystkim, co mi jaki item da. Bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo. Dobra. Pójdę sobie tutaj, mam 15 monet, więc użyję je w automacie. Może dadzą mi jakieś bomby, nie, albo i nic. Albo jakieś bomby. Albo Pretty Fly. Albo jakieś bomby. No, ewentualnie monety. Albo jakieś bomby. Monety też przyjmę. Ale bombą nie pogardzę. O, dziękuję. Jesteś kochana. A teraz lecimy zmierzyć się z bossem. Tam, tam, tam. Monstro 2. Cześć, stary. W sumie jeszcze Monstro 2 wam chyba nie pokazałem, a z nim jest niezła zabawa. Co jak co, ale on... O, w mordę. On jest dość hardym przeciwnikiem. Ale mam mojego plupa, mam moje małe minionki, które będą mnie obraniać przed tym... O, strasznym panem, więc dam radę. No tak, stary. Strzelaj w pustą przestrzeń. Mi to nie przeszkadza. Ja, no. Tylko nie mogę brać z niego przykładu, ponieważ to by było słabe. A, Boże, ile on spawnuje tych małych murzek. I co, i nie mogę więcej tych... O, tych serduszek niebieskich? Boże święty, jak było blisko. Dobra, jedziemy go. Nie będę się z nim bawił. Dobra. Na szczęście to wszystko mnie obrania przed tymi wszystkimi złymi łzami. O nie, dobra, to już mnie nie ochroniło. Mam jeszcze dużo tych niebieskich serduszek. No dobra, może mówię dużo, ale jednak one są niebieskie, więc super duper, nie wiadomo jak, nie mogę szaleć. O, stary, coraz mniej życia, to mi się podoba. Jesteś mój. Baw się tymi swoimi laserami, a ja się pobawię tobą. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I. Jeszcze trochę. Cholera, musiał odskoczyć. Cholera. No nie skacz tak, ziom. Okej, okay, pięknie, jesteś mój. I mam cię. Nie. Mam cię! O. A to co? Światło, tunel. Idź w stronę światła. No nie jestem pewien. Ale zazwyczaj było warto. No to siup! Ohoho! Coś w stylu, rozumiem, pokoju, gdzie zawiera się paktu z diabłem.
Tylko, że tutaj, jak rozumiem, nie wiem, składa się modlitwę, czy zakłada się pakt z Bogiem. No biorę! Oh yeah! I oczywiście biorę niebieskie serduszka. Dobra, wiem już, jak ta łapka działa. Już wiem. Jeżeli mam zwykłe serduszka, to po prostu przerabia na 3 niebieskie. Haha, jestem mistrzem... Tak, detektywów. Chciałem walnąć jakieś mądre słówka, ale mi nie wyszło. O, monetki, jak najbardziej. Robi się coraz mroczniejsza muzyka. I w sumie coraz bardziej się boję. Czap! Siemasz, stary. O morle. Ziom, takiego przywitania się od ciebie nie spodziewałem. Oczywiście nie mam żadnych kluczy, bo po co by one były. Szczególnie kiedy mam przed sobą tyle żeby. No ale dobra. Przy okazji mam 17 monet i jeszcze rabat na pół ceny. Boże święty. Czap, odwal się, gnoju. Nie tak, tak się nie będzie bawić. Odwal się. Bierz swoich koleżków i wypad z imprezy. Sio. Poszedł. Tak, nie patrz mi tutaj. Sio. Daj mi jeszcze kufer, na który potrzeba klucz. Oczywiście, dzięki stary. Naprawdę... Wielkie dzięki. Dobra. Lecimy jeszcze z tymi mięsnymi pokrakami. No, oczywiście nasz pokoik, w którym trzeba stoczyć bitwy i tak dalej. Ale jakoś niezbyt się tam prę, aby cokolwiek zdobyć. Więc... Zabijam sobie te pokraki. I załatwione. 2 bomby. Bombastyk. Oczywiście sprawdzimy sobie, czy nie ma tutaj jakiegoś ukrytego pokoju, ponieważ to dość podejrzanie wygląda. I nic. No trudno. Lecimy sobie w dół, w lewo, w dół, w dół. I nasze normalne potworki. Widzę, że... Ała! Obecny poziom jest jak najbardziej normalny, o ile tak to da się nazwać. Dobra, wy sobie strzelajcie w tamtą stronę, a ja sobie postrzelam was. I karta. Koło fortuny. Dobra. Koło się toczy. I czy wybierze coś dobrego? Oczywiście, że tak. I ja też wybiorę coś dobrego. Łatka? Co mi daje łatka? Czerwona łatka. No dobra. Jak już mówiłem, będę korzystał z wszystkiego. Co to jest? Ta siemię? Boże święty. W dodatku zbrojony. O, biologia się kłania. Dobra. Kolejny czap. Znowu ty. Stary, ile można? O, nie chciałem rozwalać tej beczki. No dobra, poradzimy sobie z nim manualnie. Boże święty. O, tyle podtekstów tutaj idzie. W sumie pewnie ja tylko widzę w tym podtekstie, ale nieważne. Czap, stary. Padaj, wy też padajcie. I daj mi klucz. Nie 2 bomby, klucz. A, Boże, jaki ja marudny jestem. Ja! Zostaw mnie. Ty pieprzony. Jeszcze przede mną ucieka, co? Nie, tak się bawić nie będziemy. Dobra, stary. Polecz sobie. A ja ci zrobię masaż i się rozpłyniesz wnet. Z rozkoszy oczywiście. Slot! O niego mi chodziło. W sumie nie wiem, jaki to jest grzech. Po angielsku. Nie wiem, zastrój. No, cokolwiek. O tego gostka mi chodziło, kiedy zobaczyłem pierwszy raz Two of Spades. Dobra, zobaczymy. Znowu dostaję tą kartę i znowu nie wiem, co nadaje. Zobaczymy. Użyję jej, kiedy, nie wiem, będzie jakiś przeciwnik czy coś na stylu. Ciebie zostawimy, patyczku, do uszów. Uszu, przepraszam. I mamy... Jej! I nic mi to nie dało, dobra. Nic mi to... Nie, ała, dało. Może wy będziecie wiedzieli, co to mi da, co to robi i co to sprawia. O, było blisko. Dobra. Stary, kłacie. A, nie chciałem położyć bomby. Wracaj do mnie, bombo. I hops. I znowu nie mam kluczyka. Super. Ale mam w miarę dużo bomb. O, to sobie zobaczę, co mamy tutaj. Chop. I... Yeah! Trafiłem! I więcej monet. Super. Mogłem jednak nie rozwalać tamtej maszyny. Nie opłacało mi się. A sprawdzimy sobie tutaj. Nie, nic nie ma. Ponieważ myślałem, że może na jednym poziomie
spawnują się dwa te pokoiki, wiecie, że ten jeszcze z tą maszyną od wróżenia czy czegokolwiek. No ale nie, widać, albo się nie spawnują, albo nie trafiłem. Trudno. Widelec? Okej, spoko. Mi to pasuje, może być i widelec. Nie pogardzę. Wszystko jest dobre. Nie. Idź sobie, idź. I jeszcze ty. I załatwiej. Dobra. Co my tutaj mamy? Maszynę. A jak najbardziej z maszyną się pobawię. Oczywiście nic mi nie dała. Maszyna, proszę, daj mi kluczyk. Daj mi kluczyk. Trzy klucze. Trzy. W wansie! Jaki chamstwo tej. Ja tutaj coś chcę, a ta się miga i jeszcze ucieka, nie? Dobra, no to boss. A nie tyle boss, co... No cóż... Pierwszy etap matki. Zobaczymy, czy uda mi się dojść do tego już dalszego. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że w kolejnym pokoju będę miał kluczyk, w którym znajdę... Znaczy, dzięki któremu znajdę wiele szczęścia i wiele dobroci. Zobaczymy. Może rzeczywiście tak będzie, a może mnie to zrobi w bambuko. No. Proszę, żeby było warto... Ała. Dobra, fajnie, że umrę samotny, ale... No, co to było? Nic nie dostałem? Ja, niebieskie serduszko. Pięknie, idziemy w dobrą stronę, stary. Idziemy w dobrą stronę. Jeszcze może coś ciekawego. No dobra, to już słyszałem. Nic. O, jednak coś. Siła. Dobra, siłę zostawimy sobie na... Nie. Oddawaj mi ten zardzewiały klucz, ponieważ ten zardzewiały klucz być może... Daje mi klucz właśnie! Nie założyłem nawet tego, że... Cholera. Ale straciłem... Fuck. Straciłem przy okazji... to. Dość dużą masę kasy. Ale... Zapomniałem, że przecież wziąłem wszystko po pół ceny. Tak więc jest jeszcze cień szansy, że znajdę sobie tam i coś ciekawego i straciłem klucz. Balls of Steel. Albo i nie. Jest dobrze. W sumie użyję sobie to tutaj. I pięknie. I jeszcze bombę położę. I jasne, i monetki. Jak najbardziej. To mi się podoba. Jeszcze wezmę sobie kompas. Może mi się przydać. I lecimy z powrotem po tamtą karę. Kartę, nie karę. Która miała w sobie siłę. Nie po ciebie. Dziwny przedmiocie, który wyglądasz jak skrzyżowanie tamponu z patyczkiem do uszu. Fuck! Zrobimy tak. I proszę cię, odepnij gdzieś daleko. Fuck. Fuck razy dwa. Dobra. Nie warto tracić głowy dla karty. Lecimy dalej. Jestem dość mocno... Hej, czemu jesteś nagle zielony? Jestem dość mocno przerażony, ponieważ mam nowe przedmioty. Gra okazuje się naprawdę epicka. A ja nadal nie mogę przejść matki. Zobaczymy! Cześć, mamo! Co u ciebie? Kupiłaś coś ciekawego? Dobra, lecimy! Czas na zabawę. Dobra, oko, ty się zajmij... Ała. Ty się zajmij minionami, a ja się zajmę matką. I lecimy. O! I w oko. Oj, nie stał. Nie ma tak dobrze. Nie będę się z tobą bawił w ganianego. Minionki mnie dobrze chronią. Jak najbardziej. Pół życia już za nami. Nie wiem w sumie ile ten materiał ma i ile on już trwa, ale chyba trwa już godzinę. Kurde, wreszcie udało mi się dojść do matki bez żadnych
problem... O, w mordę! A mnie zaskoczyła! Bez żadnych problemów. I wreszcie, wreszcie ją pokonam, bo nie ma bata. Pokonam cię. Nie ma takiej możliwości, aby coś mnie powstrzymało. Ało, 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 ała. Ha, 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 nie było to śmieszne. I w mordę, w mordę. Jest! Jestem królem przestworzy! To było epickie. Było warto. A to co? Korona? Jej! Boże, ile pieniążków. Jak fajnie. Boże. No, serce przestań walić. I lecimy dalej. Pierwszy raz po tej drugiej stronie, pierwszy raz ją wam pokazuję. I może coś ciekawego tutaj będzie. Kompas wskazuje nam wiele ciekawych rzeczy, ale nie ma chociażby treasure roomu, który byłby jak najbardziej dla mnie przydatny. Nie wiem w sumie, czy też kompas pokazuje nam takie rzeczy. O, tasiemce! A, nie. O, w mordę. To już robi się trochę niefajnie. Nie, o, Jezus! Nie chcę zginąć już na samym początku! Czemu same złote skrzynie? O, w mordę. Sumenia. No dobra, było blisko, ale w sumie i tak nie miałem szans. A propos dodatku, jest on naprawdę przeepicki i warto go sobie kupić. Jeżeli macie gdzieś tam odłożone jakieś grosze i nie macie co robić z czasem, kupujcie od razu Isaaca plus dodatek, albo w sumie sam dodatek, bo nie wiem jak to chodzi, czy jak kupisz sobie sam dodatek, to masz od razu też grę. Słyszałem, że tak idzie i tak dalej, i tak dalej. No sprawdźcie sobie sami, ja nie będę już się tutaj rozwodził nad tym tematem. Grało mi się przeepicko, naprawdę fajnie i na pewno to powtórzę. Już niedługo na pewno zobaczycie kolejne odcinki z Isaaca i mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w sumie do usłyszenia i yo!